Jeszcze kilka notek, proszę Państwa, i za chwilę rozpoczniemy pierwszy pojedynek. Swoją obecnością, proszę Państwa, to bardzo miłe. Zaszczycił nas złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w skokach narciarskich w Sapporo. Jest z nami pan Wojciech Fortuna. Witamy bardzo serdecznie. Witamy mistrz. Razem z nami złoty skoczek, złoty polski skoczek będzie dzisiaj przeżywał te emocje sportowe związane z finałem. czterdzieste czwarte drużynowe Mistrzostwa Polski w Suwałkach dzisiaj się odbywają. Witam Państwa Jacek Niedźwiecki, pięciokrotny mistrz Polski oraz Bogdan Pieklik. Będziemy mieli przyjemność Państwu przekazać trochę informacji z kortów. Scott, pochodzący z Glasgow, 28 lat, zawodnik Kelvin Dale, Glasgow, taka klasyczna... Atakujący, widać zawodnik szybki, zaatakował i aktualnie prowadzi 2-1. Trenerem Scotta jest Bułgarka, która w tej chwili jest trenerem reprezentacji Szkocji. Natomiast w głębi kortu gra reprezentant Białegostoku, wychowanek SGB, Hubala Białystok, Krzysztof Jakowczuk. No, Krzysia miałem okazję prowadzić w reprezentacji Polski juniorów. Bardzo solidny, fajny. Warunki jak na singlistę i jeden wysoki i drugi, a rzadko się zdarza chyba wśród singlistów wysocy zawodnicy, to Jacku. Różnie to bywa. To oni mają takie klasyczne warunki, tak? Trochę przykro nam powiedzieć, że Hubal Białystok no nie jest w tym składzie najmocniejszym. Mateusiak, Zięba, Dziółko, nie ma tych zawodników. Tutaj można powiedzieć drugi sort, no ale ten drugi sort też kiedyś musi grać, kiedyś musi się ogrywać. Na pewno pojedynek byłby ciekawszy, można powiedzieć, że Suwałki w 100% uzupełnili swój skład. Naprawdę jest to drużyna na medale Pucharu Europy. Natomiast Białystok, no nie wiem, trochę przykre lekceważenie kibiców. Zawodnicy Hubala przede wszystkim grają w turniejach innych, w innych krajach, w ligach grają. No tak, ale to są zawodnicy no, z pierwszej półki, można powiedzieć, europejskiej. No widzieliście Państwo atak zawodnika suwalskiego, 6-1 w pierwszym secie. No jak tu obecny na hali prezes związku wspominał, że Polski Związek Badmintona chce, żeby te mistrzostwa jednak wróciły na odpowiednie tory, tak, żeby miało swoją rangę w rządowej mistrzostwa Polski. Ja tutaj Państwu winien jestem wyniki z kortu innego, bo od godziny 14 dzisiaj odbywają się mecze o trzecie miejsce, a AZS Kraków gra ze szkołą sportową Białystok i tak Kalitka Marcin z Szolcem przegrał w trzech setach 21-15, 21-23 i 19-21. Rudzińska Wiktoria przegrała z Nąbczyńską Wiktorią w dwóch setach do 7 i do 5 w grze deblu męskim Kabart Mariusz i Persona Tomasz wygrali z Białostoczanami Jabłoński Aleksander i Scholz Adam. Tutaj też w trzech setach 21 do 8, 13 do 21, 21 do 16. No i odbywają się jeszcze mecze, bo jeszcze trwają na korcie numer 3. My tutaj transmitujemy Państwu z kortu centralnego, kortu Malow, sponsora głównego suwalskiego klubu badmintona. Państwo mieliście możliwość poznać już pana Henryka Owsiejewa w króciutkim wywiadzie przedmeczowym. Wracamy na kort, Jacku, proszę. No pojedynek na razie jednostronny, jednak 58. rakieta świata
Scott. Widać, że jest bardziej opanowany, warunki fizyczne, można powiedzieć, też lepsze. No i widać po grze. Przede wszystkim lista rankingowa, zawodnik reprezentujący Suwalski Klub Badmintona, 51. rakieta świata. To jest coś, zawodnika Białegostoku nie ma nawet w klasyfikacji. Tak, Krzysztof jest młodzieżowym mistrzem Polski, można powiedzieć, to była niespodzianka sprzed 2 tygodni, bo inni byli faworyci, a on zdobył mistrzostwo Polski, także jest w dobrej formie, ale jednak to jest jeszcze młodzieżowiec, a tu już jest zawodnik, który jest 58 na liście światowej. Także. Przerwę tobie 11 punkt, przy 11 punkcie jest przerwa, tak, zawodnik może zejść z boiska, trener podchodzi, udziela wskazówek. Co mu może w tym przypadku powiedzieć, jeśli tak zdecydowanie prowadzi 11-4? No widać, że to Jurek Dołhan potwierdzał to, co gra zawodnik. Więcej do siatki, tak, do uderzenia. No po prostu to, o czym robi punkty. Potwierdził w przekonaniu, że jest dobra taktyka, że gra właściwy badminton i żeby piękny by był mecz prawdopodobnie z Dziółko, rakieta numer 1 Białegostoku, żeby Białystok był w składzie tym numer 1. Mógłby być piękny mecz, tak, warty nawet każdego medalu. Adrian Dziółko po Igrzyskach Olimpijskich przeszedł operację i w tej chwili przechodzi rehabilitację. Na pewno byłby to ciekawy pojedynek, nawet ze wskazaniem na zawodnika polskiego. No tutaj może skończyć wysoką porażkę Krzysztof, ale to jest dla niego doświadczenie, nowe doświadczenie, gra na pierwszej rakiecie, Hubala Białystok, to już jest duża nobilitacja i ważne, żeby na tym korcie pokazał teraz, że potrafi walczyć, ma dużo umiejętności, jak widać na razie ładna akcja, nie jest to gra do jednej bramki. Długa wymiana. No i popełnia błąd zawodnik z Białegostoku. 13 punkt dla Suwalczanina. Oczywiście zawodnika reprezentuje Suwalski Klub Badmintona, nie Suwalczanina. Tak, cieszymy się, że szkocki Suwalczanin wygrywa na razie ten pojedynek. Myślę, że i w drugim secie nie będzie problemów i Suwałki zaczną ten mecz od zwycięstwa. Ja już bym się pokusił o wytypowanie końcowego wyniku, bo widząc ten skład, w jakim jest drużyna Suwalskiego Klubu Badmintona i drużyna Hubala Białystok, to jestem pewny, że ten 16 drużynowy tytuł mistrza Polski powróci do Suwałk. No zobaczymy. Według mnie jest tak procentowo to 70-30, jednak kilka pojedynków będzie ciekawych. Nie wiem, jak zaprezentuje się... Miks szczególnie. Miks i przede wszystkim singiel kobiet. No, ja jednak bym stawiał na zawodniczkę z Białegostoku. No tego ciężko jest... No doświadczenie jest... Augustyn może tutaj trochę poprzy trzyki, no ale jednak Zajcawa jest młodsza, trenująca, jeżdżąca po turniejach. Augustyn to już ta kariera kończąca się. Można powiedzieć, że Kamila nadrabia wszystko ręką, techniką, tak? A jeżeli nie będzie w formie Zajcewa, to w takiej formie biegowej, tak? Nie będzie przygotowana do tego pojedynku, to może to przegrać, ale jeżeli wytrzyma to ten napór ze strony Kamili, gry technicznej, to może po prostu przysłowowo zajechać Kamilę. Tak. Jacku, byłeś trenerem Suwalskiego Klubu Badmintona, byłeś trenerem w Izraelu, w Czechach, polską kadrę juniorów prowadziłeś. Czy zdecydowałby się w dzisiejszym meczu wystawić tych numer 1, czy dać pograć dla Sobolewskiego tych młodszych zawodników? No to jest finał mistrzostw Polski, tak, tu nie ma żartów, to kontuzje, no różne są przypadki na korcie, tak. Nie wolno lekceważyć przeciwnika, wystawia się w finale najlepszy skład, najsilniejszy i no to i jest zawsze problem. I ty byś wystawił najsilniejszy, tak jak dzisiaj, tak? Tak, to jest zawsze problem trenera, tak, bo są wychowankowie, trochę słabsi,
I są ci, ta armia zaciężna, zawodnicy doświadczeni. Ale mamy dobrego zawodnika, Maciej Połlakowski. No, grał długo na pierwszej rakiecie. Tutaj ostatnio nie gra pierwszej rakiety, ale grał. Ja myślę, że zdecydowanie by sobie dzisiaj poradził z zawodnikiem z Hubala Białystok. No, trener podjął taką decyzję i trzeba to uszanować. Nie wiem, no ciężko. No, na pewno postawił... Może nie ryzykował, na pewno jest większa pewność tutaj, że wygra Szkot czy Irlandczyk. Choć Maciek to też, można powiedzieć, taki średniak europejski, tak, zawodnik z list rankingowych europejskich. No nic, ale... liczy się wygrana, przede wszystkim końcowy wynik się liczy, tak? Ale jeszcze cieszy ta szeroka kadra suwalskiego klubu badmintona. No, zespoły uczestniczące w rozgrywkach ekstraklasy, może trzy nie mają tylu zawodników na takim poziomie jak suwalski klub badmintona. No, od dawien dawna. Weźmy Warmię, Olsztyn, no nie ma tak tylu zawodników na takim poziomie. No Hubal Białystok wiadomo, że ma Rogalskiego, Dziółkę, Zajcewę. Przepraszam bardzo, ja Warmii. No, Olsztyn. Ty jesteś numer jeden zawodnikiem Warmii, Olsztyn. Kibicowaliśmy zresztą tobie. No i potrafisz nawet pokonać zawodników, no można powiedzieć 20 lat młodszych od siebie. No się starzało w lidze, ale to był taki może mój wybryk. W tym roku zagrałem. Wziąłem się za siebie, trochę schudłem i... Popatrzmy, bo jest 19-12 dla zawodnika reprezentującego suwalski klub badmintona. Dwa punkty do zakończenia seta. I bliżej boisko, do złotego medalu. No jednak nie 13 punkt zdobywa zawodnik Białego Stoku. No, pierwszy set pod dyktando Suwalczelina. No znając umiejętności, jakie reprezentuje Szkot, no to chyba nie było innej możliwości. Ja obawiałem się tylko o pojedynek, jeśli miałoby grać Dziółko, jaki będzie. Kto zwycięży, no ale tutaj obiektywnie mówiąc, no nie powinno przydarzyć się nic przykrego dla suwalskiego klubu badmintona. Nie, jednak przewaga Szkota jest duża, 13-20, to pokazuje, nie jest to jakiś zawodnik wysokiej... No i 21 punkt. Że Szkot ten drugi set zaczął spokojnie, tak można powiedzieć, na luzie. No, kilka dobrych zagrań, boisko jednak, 1-1. No, zawodnik z Białegostoku robi wszystko, co może, tak, atakuje. Akcje są dobre, ale jednak to jest za mało, jednak ten mecz musi być, żeby wygrać Suwalczelinę, musi być mocniejszy, silniejszy. Można powiedzieć, Jakowczuk to przyszłość Hubala, bo zawodnik młody. Tak my w Suwałkach możemy liczyć na Krukowskiego, możemy na Sobolewskiego. No i na twoją córkę, Jacku, która robi wielkie postępy. Myślę, że będzie też gwiazdą polskiego badmintona. No zobaczymy. No ma ten atut, że jest leworęczna, ale jest sporo młodych zawodników. Natalia Skindzie, Natalia Lęczewska, Łanowicz, młodych suwalskich zawodników, fajnie szkolonych, także liczmy, to jest, no Krzyś Jakowczyk to już jest zawodnik elity, tak, młodzieżowiec, ale już jednak ma 20 lat, także my musimy jeszcze poczekać na te kadry, ale już jest Sobolewski, medalista już z polskich juniorów, Krukowski. Gold Grand Prix zdobył pierwsze miejsce, Sobolewski pokonując no wszystkich zawodników wyżej od siebie notowanych. Tak jest. No i na ostatnich mistrzostwach Polski wykonał, można powiedzieć, plan na ten etap jego rozwoju, brązowy medal. Spokojnie, nie jest zawodnikiem ambitnym, czasem aż nadto, ale lepiej aż nadto być ambitnym niż nie mieć tej ambicji, tak, na korcie. No tu trzeba trenować, nic nie ma za darmo. Na boisku, na korcie pogodne Suwałki odbywa się gra mieszana pomiędzy Krakowem a Białymstokiem. I tutaj w pierwszym secie wygrali Krakowianie i w drugim prowadzą 9-4.
ciężko jest właśnie wyłonić zwycięzcę, bo to jest taka, to są dwie drużyny, można powiedzieć, na dwóch biegunach. Jedna drużyna, skład z Białegostoku, to jest kadra młodzieżowców ośrodka przygotowań młodzieżowego kadry polskiej. No tutaj zawodnik na naszym korcie, Malow z Białegostoku, pokazuje swoje umiejętności, rozegrał się. Prawdopodobnie nasz zawodnik tutaj, już widząc tą przewagę w pierwszym secie zdecydowano, odpuszcza. Może nie odpuszcza, ale luźniej gra. No i prowadzi tylko 5-4. Jak wcześniej wspomniałem, nasz zawodnik zaczął spokojniej. Natomiast Krzysztof, tak jak przeważnie jest, że zawodnik przegrywający pierwszy set stara się zdobyć punktów, tak, i ten drugi set wygrać, ale przez pierwsze momenty tego seta Szkot pozwolił Białostoczaninowi na ten sposób gry. Potężny smecz, ale obroniony jednak. Gra na luzie, widać, Szkot gra na luzie. No i popełnia błąd 5-5. No przyjdzie, prawdopodobnie za moment przyjdzie taka, nadejdzie taka gra Szkota, w której odskoczy punktowo od Krzysztofa. Szósty punkt dla SKB. W drugim prawdopodobnie zobaczymy Irlandczyka na korcie. Europejski badminton dzisiaj w Suwałkach i Białorusinka Zajcawa. Olimpijczycy przede wszystkim. Łogosz, Cwalina. No finał Mistrzostw Drużynowych przez Polskę odbywa się na wysokim poziomie. Proszę sobie wyobrazić, jakby SKB zagrało z Hubalem, który przyjechałby w pełnym składzie. Olimpijczycy, mistrzowie Europy, mistrzowie Polski. No, przypominamy, że... A zdarzały się takie pojedynki wcześniej pomiędzy drużynami w drużynowych mistrzostwach Polski, że te składy były tak silne, mocne, że decydowały ostatnie lotki o zwycięstwie. No, ostatni nasz pojedynek chyba na takim poziomie to, gdzie grała Kamila Augustyn. Ja, Jacku, mam przed sobą zdjęcie w 1998 roku SKB, wtedy Polam Bad się nazywał, Litpol Polam, zdobył po raz pierwszy mistrzowski tytuł drużynowego mistrza Polski. Czy pamiętasz? No widzę to zdjęcie, no pamiętam zawodników, Ewa Pedrauskas, Robert Matusiek, no to nie trzeba przedstawiać, Czerwińska. Agnieszka Czerwińska, Mrówka Pospolita. Tak, od 15, bodaj 15 lat w Belgii gra nadal, jest trenerką. Agata Rzepczyk. Agata Rzepczyk w Szwecji w tej chwili od iluś lat. No, Kamil Turonek był potem trenerem naszego klubu, lecz zrezygnował. Obecnie pełni funkcję dyrektora dużej firmy medycznej w Warszawie. Tak jest. Mam z Kamilem kontakt. No i Asia jeszcze chyba rok temu. Asia Szleszyńska, Łogosz. No, a czy pamiętasz tę atmosferę, ten tytuł? Bo to pierwsze takie trofea, to się chyba najbardziej pamięta. Ja może zapamiętałem tak najbardziej ten awans bodajże w 92 czy 93 roku, tak, do Ekstraklasy. To już był sukces wielki. Potem chyba 95 rok, brązowy medal. Charakterystyczny taki, pamiętam, jak się cieszyliśmy. No i 98, pierwszy złoty medal, wiadomo, no a potem to już, potem już się zatarły te wszystkie. No ale były to trudne sukcesy. Jak ja pamiętam, pojedynki z Głubczycami, z Krakowem. No wydaje mi się, że ten poziom chyba był, więcej drużyn było na wyższym poziomie, tak, bo i Rzeszów był, Ukraińcy i Słupsk przede wszystkim Białorusi, mocny i Wilga Garwolin. Grała cała czołówka Polski. Siostry Lipińskie, takie dobre zawodniczki grały. Tak, cała czołówka Polski grała. Moreń przecież pochodzi z Garwolina, grał w Garwolinie.
Tak, przede wszystkim chyba brak techniki Głubczycy, takiej charakterystycznej drużyny, jednak startują tylko w trybach indywidualnych. No ale szkoda, bo na pewno 3D, żeby grał technik Głubczycy, to... No Głubczycy zawodników w tych kategoriach młodych, dzieci, młodzików, młodzieżowców mają znów bardzo silnych, to no kilka lat, no i środki finansowe są jednak potrzebne, tak jak u nas to robi pan Henryk Owsiejek i miasto, bo przede wszystkim miasto utrzymuje ten klub, a pan Henryk Owsiejek ten najważniejszy, pierwszy skład, ale my mamy dużo grup młodzieżowych. Ty wiesz, ile grup młodzieżowych w Suwałkach trenuje? No nie wiem, ale dużo. Ale dużo. W tej chwili bardzo dużo mamy, można powiedzieć, że brakuje hali, tak? No ale na pewno jest wsparcie dla klubu z miasta, przede wszystkim sponsor, tak? Którego i można powiedzieć Białymstoku, bo przeważnie Białystok miasto daje pieniądze, a w Głubczycach... Tutaj zanudzimy Państwa informacjami, ale podamy wynik, aut jednak 15-6. Zawodnik z Białegostoku zdobywa 6. punkt i będzie serwował. No, jakaś akcja była, że zawodnicy, która sprawiła wesołość obu zawodników. No i popełnia błąd, out. Jeszcze Państwu powiem następny, jaki będzie pojedynek. Gra pań Kamila Augustyw, Aleksja Zajcewa. To na pewno jeden z ciekawszych pojedynków, wyrównany. Ja widzę, że tu pojedynek Cwalina Adam, Moreń Łukasz ze strony SKB Litpol Malow Suwałki. I z drugiej strony Dąbrowski Maciej, młodzieżowiec, bardzo dobry deblista, no i również utytułowany, bardzo dobry zawodnik. No Dąbrowski partner ma już Łukasza swój Moreniasz, tytuł drużynowego mistrza Polski, bo w 2013 roku, pamiętam, był w składzie, grał, jest zdobywcą drużynowego mistrza Polski. Może powiem, tak, ciekawe. Szkudlarczyk, to Państwu nie trzeba tłumaczyć chyba, bo... Ostatnie mistrzostwa Polish Open. Międzynarodowe mistrzostwa Polski. Właśnie Moreń ze Szkudarczykiem wygrali te mistrzostwa. I ja teraz grają przeciwko sobie. Cwalina Olimpijczyk. No ciekawy pojedynek. No jednak ze skazaniem na parę suwalską. Następnie, na wstępy to nie będą łatwe pojedynki. Bękowska Monika, że miał obstawiać, to ciężko będzie przyjść. No Damski Debel, tak. No będzie tutaj chyba przeprawa jednak. To jest tak. Bękowska doświadczona zawodniczka. Witek młoda zawodniczka i odwrotnie w drużynie Hubala, tak? Janowska Karolina też młoda zawodniczka i Zajcewa, no powiem szczerze, że tak ja 80... Ja bym postawił na drużynę Hubala-Białystok, jeden punkt tutaj, już mamy jeden punkt, przyznaliśmy naprawdę, poza grą. Ja powiem tak, w niektórych, to trzeba uważać, bo w niektórych pojedynkach, jak teraz, no jak widać, Suwalczanie wygrałem pierwszy pojedynek, tak, 1-0 w singlu. 17-12 no, aktualnie. Jak Kamila nie wygra z Aleksją Zajcewą, no będzie 1-1. No i potem ten pojedynek debla, jak coś się wydarzy, odpukać złego i Suwalczanie przegrają, no to no potem może być może nieobiektywnie oceniając, ale, no ale potem przyznaję dwa punkty tylko w dzisiejszym meczu dla Hubala Białystok. Ja myślę, że jednak Augustyn nie da rady dla Aleksji Zajcewej. No i tutaj jest niepewny punkt w grze podwójnej pań, bo już mixed Augustyn Łogosz powinien sobie poradzić z Dąbrowskim i Janowską, tak? No ty jesteś doświadczony, pięciokrotny mistrz, indywidualny mistrz Polski, proszę Państwa, Jacek Niedźwiecki, tak. Zastanawia się. Według tego, co jest na papierze, no to powinniśmy wygrać, Suwałki powinny wygrać 4-2. Ale ja przypomnę, że mistrzostwa Polski drużynowe, indywidualne zawsze są niespodzianki, tak? Ale w Dąbrowski, Janowska to są młodzi zawodnicy, Augustyn Łogosz doświadczeni. W sporcie to Jacku tak bywa, że Arka Lech nikt nie dawał na Arkę, a Arka wygrała. A my mogliśmy być w finale, bo z tą Arką wygraliśmy zdecydowanie w Gdyni. No szkoda, że w Suwałkach tak fatalnie poszło. No także nie możemy tutaj. My sobie tak żartujemy, przydzielamy punkty, bo one są nic nieważne, jak my tak przyznajemy. Sukces, tak. Ale tutaj, no wiadomo, to może to jest większe szanse naszej pary niż Arki Gdynia w finale z Lechem, tak? Choć tam Arka wygrała. Prawdopodobnie skończy się 4-2. Sądzę, że ten pojedynek ostatni
No ale można myślę, że będzie na co popatrzeć. 19-15, dwie lotki. 16 punkt zdobywa zawodnik z Białegostoku. Nie wiem, jaka jest sytuacja z Dubowskim, tak? Bo mają przecież silnego mistrza Polski z ubiegłego roku. Nie ma w składzie. Mateusza Dubowskiego. Nie ma Rogalskiego, który doznał ostatnio przez choroby kontuzji. Także nie tylko 20 dziuki. Punkt i czekamy na lotkę meczową. Prawdopodobnie zaczniemy ten pojedynek od zwycięstwa w grze pojedynczej i będziemy wygrywali 1-0. No ładnie, jeszcze walczy. Pięknie to, po przekątnej smecz. Nie sądzę, żeby doprowadził Szkot do... No 20-17, jeszcze... Może jeszcze 18 jeden zdobędzie, punkt zdobędzie. Nie sądzę. Tak jest. 21 punkt i SKB Litwol Malow prowadzi w meczu z Hubalem Białystok 1-0.
jeden. Czterdzieste czwarte drużynowe Mistrzostwa Polski w badmintonie, Suwałki, 5 maja. Co? Thank you.
początek. Nie, kontrol za. Zapraszam panów do kolejnej gry. Gra